Come on, let's twist again. Nie bierzemy nic od nieznajomych. Problem? O matko, po dzisiejszym dniu nie wiem, czy tego chcę. Run, tu, ru, ru, do sklepu. No to jedziemy z rozgrzeweczką. Czuks, twoje pierwsze zadanie to nagranie tanecznego TikToka. Musisz obrócić w tańcu 5 pań, a będziesz z nimi twistował albo świdrował nosa. Czyli twist albo świder. Dobra, to myślę, że dam radę. Come on, let's twist again. Dam radę, jakoś no nigdy dobra. Nie tańczyłem, ale myślę, że dam radę. Proszę, weź w obroty, mój drogi, ekipę. Dobra. Let's do this. Może poczekamy na kogoś, kto przyjdzie ze schodów ruchomych i wiecie, to będzie taki dobry spocik. Ten pan nie wygląda przekonująco. Teraz chyba tam jakie wjeżdża, a może tutaj ta pani. Dzień dobry, ja mam pytanie, czy zatańczy ze mną pani twista przez chwilkę? No. Dwa, trzy. Cztery. Hey, beatmaker, hey, uliczny dancer. Ty panie? No. Ja mam pytanie, czy mogłyby panie zatańczyć ze mną twista przez 2 sekundy? Nie ma takiej możliwości? Nie ma. Proszę mu! No, proszę, może do jednego twista, wystarczy... 3 sekundy, no. No, God, please, no! No! Ja ci pomogę tutaj. O. Hejka, mam pytanie, zatańczy się ze mną twista przez 2 sekundy? Ja muszę pomagać. Nie ma problemu, dobra, zajebiście. 3, 2, 1. Hey, beatmaker, hey, uliczny dance. Super, dzięki bardzo, na razie. Tutaj panią, tu panią! Która? Tu zapytaj się pani. Mam pytanie, czy chce pani ze mną zatańczyć twista przez 2 sekundy? Taki totalny freestyle, nie? Taki wie pani. Pomoże mu pani 3 sekundy, trochę poruszę. Tak, to nie pani odłoży no, ten. No, spokojnie. 3, 2, 1. Hey, beatmaker, hey, uliczny dancer. Super, dzięki bardzo. Dzięki bardzo, miłego dnia. Na razie, miłego. Ty taki gentleman jesteś. Hejka, mam pytanie, czy zatańczy się ze mną twista przez 2 sekundy? Sorry. Dobra. Dawaj tę panią. Tę panią? Dzień dobry, ja mam pytanie. Ma pa... Nie mam. Aha, okej, dobra. Ale tak właśnie wyglądała. Ta pani z pizzą. I tak czeka. Pani z pizzą. A przecież trzeba spalać Dzień dobry. Kalorie. Ja mam pytanie, czy zatańczyłaby pani ze mną twista przez tak nie, dosłownie 2 sekundy? Nie tak jest... 2 sekundy, nie! Takie wie pani, tylko ruchy taneczne, takie delikatne. No bo takie ma zadanie. Robię TikToka, dobra. Nawet... Yes, nie, super, dobra. Ja wam trzymam kaski. Przez 2 sekundy twista. Jakoś się pod tego. Jak to się tańczy? Ja podtrzymam i po prostu będziemy jakoś tak fajnie się... Tam będzie leciała muzyczka i wie pani, co robi. Tyle. 3, 2, 1. Szkoda, że całe życie jestem na wieczór. Hey, beatmaker, hey, uliczny. Nie. Brakuje mu jednej osoby, która wystarczy, musi zatańczyć do TikToka z nim przez 2 sekundy tak... twista. Boże, nie, ja nie umiem. Przez 2 sekundy to jest takie jakieś ruchy taneczne takie. Tak, dokładnie coś takiego. Czekaj, musicie go nagrać. 3, 2, 1. Super. 5? Udało się. Mamy to, lecimy dalej. Kolejna misja brzmi następująco. Zobaczymy, czy spotkasz dżentelmenów albo też uprzejme panie na swojej drodze, dlatego że musisz poprosić 5 osób o ustąpienie ci miejsca. Czyli jeżeli ktoś będzie siedział, to musisz zapytać, czy możesz zająć jego miejsce, a prosisz kobietę albo mężczyzn. Nie masz teraz łatwego zadania, mój drogi, bo poprosić kobiety, żeby ustąpiły miejsca, to troszeczkę niekulturalne, ale być może kobiety pomyślą, taki piękny, młody, przystojny chłopak, niech sobie spocznie. Gotowy? Dobra, no i czas, start! Dzień dobry, przepraszam, ja mam pytanie. Może to zabrzmi dziwnie, ale czy mogłaby pani mi ustąpić miejsca na chwilkę? Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Dobra, możemy zrobić zdjęcie. Wow, tak szybko ci poszło? Dobra. Wspaniała dziękuję pani bardzo. Jest. Dziękuję pani dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Leć dalej. Dziękuję tak samo, dziękuję bardzo. Miłego dnia. Dzień dobry. Ja mam pytanie do pani, czy mogłaby mi pani ustąpić miejsce na dosłownie kilka sekund? A tu jedno nie wystarczy? No właśnie, bardzo mi zależy, żeby na tym usiąść. No. Super, dziękuję pani bardzo i przepraszam za ten, za problem. Niech się uda. Dziękuję bardzo. Dobra, zrobimy zdjęcie. Dziękuję bardzo pani. Dziękujemy. Wszystkiego dobrego. I przepraszam za problem. Przepraszam za problem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Miłego dnia. Dzień dobry. Ja mam pytanko do pani. Dosłownie nas. Aha, dobra. No nie chcę pani. Dobra, to idziemy dalej.
sit on you. Hejka, mam do was pytanie, moglibyście mi udostępnić to miejsce na chwilkę? Super, dziękuję wam bardzo. Dobra, sobie tu siądę. Jezus Maria. Ach. No dobra, tak trochę na lewo, ale masz zaliczone dwie, ale słuchaj, no teraz ciekawe, czy ta pani się zgodzi. Nie, nie, chodź mi. A już mamy teraz ile osób? Pięć? Spękał. Teraz już jest pięć osób, nie? No cztery, no jeszcze jedna, no. Hejka, mogłabyś mi udostępnić? Super, dziękuję ci bardzo, dziękuję bardzo. Jest pięć, podoba wam się? Jest git? Przepraszam, czy mogę wam mi ustąpić miejsca? Nie. A ej, no ja ci nie udostępniłem przecież. Lecimy dalej. Jeżeli nie udało wam się zagłosować w dzisiejszym odcinku Tamagotchi, możecie zrobić to w kolejnym. Wystarczy, że wbijecie na naszego Instagrama plotek.pl. Czuks, mówią, że młodzież ma siano w głowie i mleko pod nosem. Teraz musisz złapać pięć osób, z którymi zrobisz sobie selfie i te osoby będą musiały się napić mleka i mieć je pod nosem albo mieć siano na głowie. Decydujcie. Miałeś kiedyś mleczko pod nosem? Nie. Miałeś, bo jeszcze jesteś młodziutki. I na pewno mleczko pod nosem będziesz miał. Zadanie polega na tym, że musisz złapać pięć osób, z którymi strzelisz sobie selfie. Proszę bardzo, o to narzędzie zbrodni, a raczej to. No i musicie sobie umoczyć wąsa w mleku. Dobra. To ja naleję świeżą porcyjkę, dobra? Dobra. Jedno dla ciebie. Ważne, żeby bez laktozy właśnie było. Ważne, żeby bez laktozy. No. Świeże dzisiaj kupione, bo ludzie mają często problemy. To możemy się na początku wymyzbyć. I zdjęcie? Ale ja ci tego zdjęcia nie zaliczę. Na rozgrzewkę ze mną, dobra? Nie mam. Nie łapię siebie. Bo to trzeba dobrze widzisz. Dobra, leć, a ja ci wymienię kubeczkę. Proszę. Dobra. To mam taki dla was challenge, żebyśmy sobie zrobili, że tak powiem, wąsika z tego mleka i zrobimy sobie selfie. Co wy na to? Mhm. Nie ma problemu. Masz jedno selfie na pięć, lecisz dalej. Jeju. Cześć, cześć. Siema. Ej, mam do siebie pytanie. Nie bierzemy nic od nieznajomych. Bardzo dobra zasada. Hop, hop! Hej. I have a challenge for you. Can you drink with me the milk and we can make the mustache of the milk? And we must take the photo of this, okay? No problem? Okay. And can you do this with me the same? Okay. Okay, nice. Big mustache. Hejo, mam do ciebie stary challenge generalnie. Mógłbyś... Nie, nie jest pytanie, to jest dobra. Mam do ciebie pytanie. Zrobić sobie razem selfie? Bo mam taki challenge. Musisz się napić ze mną mleka, więc zrobimy sobie wąs i ten. Nie ma problemu? Pokaż wąsa, o! Jeszcze jeden wąsik! Jeszcze jeden no, wąsik. No, masz wąsiczku. No dawaj tu panią, no. Tej pani? Excuse me. Excuse me, I have a question for you. Gdybym tego nie zrobił w życiu, naprawdę, ale udało się. A jesteś gotów na grande finale? Dawaj. A teraz grande finale, mój drogi. Musisz dać pięciu osobom w łapę albo dać im w kość. Wy decydujecie. Wyglądać to mam mniej więcej tak. Dzień dobry, przepraszam, czy mogę dać panu w kość? I żeby wtedy ktoś nie dał ci w trąbę, za to trzymam kciuki. Ja zrobię unik najwyżej. Dobra, to co? Do dzieła. Dobra, let's go. Siema, mam do ciebie pytanie, stary. No. Czy mogę dać ci w kość? Nie. A ty chciałbyś dostać w kość? Dawaj. Dobra, to daj bukieto. Trzymaj się, mordo. Dziękujemy serdecznie. Siema, ja mam generalnie pytanie do ciebie, stary. Czy mógłbym dać ci w kość? Zajebiście, dzięki, trzymaj się. Miłego dnia. Stawaj, dawaj pani. Dzień dobry, ja mam pytanie do pani. Czy mogę pani dać w kość? Tak. To dał mi pani tutaj bukiet? Super, dziękuję bardzo. Życzę miłego dnia, do widzenia. Dzień dobry, ja mam do pani pytanie generalnie. Mógłbym dać pani w kość? O matko, po dzisiejszym dniu nie wiem, czy tego chcę. Ale to wystarczy, że pani łokieć nastawi. To tak? No dobra, no. Super, dzięki bardzo. O, myślę, że jak zapytałbyś się tych chłopaków z przodu, to na pewno dostałbyś w kość, ale ty... Oj,
No to dawaj, kurwa, p***. O, a tu panie? Dzień dobry. Mam pytanko jedno. Ej, zostańcie, zostańcie, nie uciekajcie, chodźcie. Nie? Dobra, okej. Hejka, mam do ciebie pytanie. Mogę dać ci w kość? Udało się. Tym oto sposobem Czuk zaliczył to zadanie. Dziękujemy. Super. Dziewczyny, chłopaki, gościem programu Tamagotchi był tym razem Czuk. Spisał się na medal. A wręcz rzekłabym, że jest z ciebie prawdziwy gentleman. Dziękuję bardzo. Dobrze się bawiłeś? Tak, bardzo dobrze. Tak? Polecasz? Wy oglądajcie kolejne odcinki. Jeżeli nie głosowaliście w tym, macie szansę w następny. Wbijajcie na Instagrama plotek.pl. Elo, cześć, siema, pa! Zostawcie łapeczkę w górę. Pa!